To jest ćwiczenie z działu Dowodzenie twierdzeń dotyczących prostych i kątów z portalu Khan Academy. Możemy je wykorzystać, żeby trochę poćwiczyć przeprowadzanie dowodów dotyczących przecinających się prostych i kątów, jakie one tworzą. Fajne jest to, że w tych zadaniach możemy też korzystać z przekształceń geometrycznych, np. z przesunięć równoległych albo z obrotów i wykorzystywać je do przeprowadzania tych dowodów. No to zobaczmy, co to za ćwiczenie. Proste AB i DE to proste równoległe. No, rzeczywiście są równoległe. Wykonaj przesunięcie równoległe w taki sposób, żeby udowodnić, że kąty odpowiadające są zawsze równe i wybierz zdanie, które jest poprawnym tego dowodem. Przyjrzyjmy się rysunkowi. Zadanie mówi że mamy wykonać przesunięcie równoległe, które dowodzi, że kąty odpowiadające są zawsze równe i potem jeszcze mamy wybrać pasującą odpowiedź. Na tym rysunku zaznaczone już są dwa kąty odpowiadające. Możemy powiedzieć potocznym i opisowym językiem, że to jest dolny lewy kąt kąt fi. Tu mamy kąt teta, również dolny lewy. Teta i fi to kąty odpowiadające. Prosta FB to tak zwana sieczna, czyli prosta przecinająca i w zadaniu było już wcześniej powiedziane, że prosta AB i prosta DE to proste równoległe. No i mamy udowodnić przy pomocy jakiegoś przesunięcia równoległego, że miary tych dwóch kątów są równe. Oczywiście można to zrobić na wiele geometrycznych sposobów i robiliśmy to już na innych filmach Kan Academy, ale w tym zadaniu mamy możliwość wykonania przesunięcia równoległego przy pomocy tego guzika. No to klikamy w ten guzik, podświetliła nam się część rysunku. I jak przeciągniemy kursorem myszy, to przesuwają nam się równolegle te cztery punkty, a razem z nimi dwie proste przecinające się: prosta CE, albo inaczej DE, i prosta FD. No to złapmy myszą za punkt D i przesuńmy go na przykład do punktu B. Jeżeli tak zrobimy. To z własności przesunięcia równoległego wiemy, że kąty figur przesuwanych równolegle nie ulegają zmianie, zachowują swoje miary. Czyli, jeżeli tak zrobimy, to kąt θ, czyli kąt CDF, ten kąt w trakcie przesuwania równoległego staje się kątem φ. Po zakończeniu takiego przesunięcia równoległego, obraz kąta CDF, czyli kąta θ, pokrywa się z kątem φ. Ma tę samą miarę, co kąt φ. Przesunęliśmy równolegle punkt D, do punktu B razem z prostymi, na których punkt D leżał. Jednocześnie z prostymi przesunęliśmy też kąt CDF do kąta ABD. I widać, że w wyniku takiego przesunięcia te dwa kąty pokrywają się: ich ramiona i ich wierzchołki leżą odpowiednio na tych samych miejscach. Nawet jeżeli to nie jest dowód w ścisłym znaczeniu, to pokazuje nam, że pomysł na równość miar kątów odpowiadających ma głęboki sens. Zobaczmy w takim razie, która odpowiedź pasuje do tego zjawiska. Ponieważ obraz prostej po przesunięciu jest równoległy do oryginalnej prostej, no tak, to prawda. To przesunięcie, w którym punkt B jest obrazem punktu D, tak właśnie przesunęliśmy. Punkt D trafił do punktu B. Powoduje, że kąt CDF zostaje przekształcony na kąt ABD. Dokładnie tak. Przesunęliśmy kąt CDF tak, że jego obraz pokrył się z kątem ABD. I czytamy dalej. Przesunięcie równoległe zachowuje miary kątów, więc θ równa się φ. Pierwsza odpowiedź wygląda na poprawną. Druga. Przesunięcie odwzorowujące punkt D na punkt E tego nie zrobiliśmy. Nie przesuwaliśmy punktu D do punktu E. W niczym by nam to nie pomogło. Doczytajmy to zdanie do końca. Prowadzi do powstania równoległoboku to rzeczywiście jest prawda. Jeżeli przesunę punkt D do punktu E, to rzeczywiście powstanie równoległobok. Ale to znowu nam w niczym nie pomaga przy dowodzeniu, że FI równa się Teta. Druga odpowiedź raczej nie jest prawidłowa. Sprawdźmy trzecią. Na skutek przesunięcia od wzorowującego punkt F na punkt D, nie przesunęliśmy punktu F do punktu D, już początek tego zdania wygląda podejrzanie, powstaje nowa prosta, która jest dwusieczną odcinka DB. Nie wiem, czy to widzicie, ale nie wygląda na to, żeby to zdanie miało cokolwiek wspólnego z tym, co zrobiliśmy. Możemy śmiało pominąć tę odpowiedź. Zostaje pierwsza odpowiedź jako jedyna prawidłowa. OK, zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie. AOB i COD to proste. Prosta A AOB mogłaby też być nazwana przy pomocy tylko dwóch punktów: A i B. Ale można też w środek nazwy wstawić punkt O. Wiadomo wtedy na pewno, że punkt O leży na prostej AB, czyli że punkty A, O i B są współliniowe. Widać to na rysunku. Które z poniższych zdań udowadnia, że kąty wierzchołkowe są zawsze równe? Kąty wierzchołkowe to kąty leżące po przeciwnych stronach punktu przecięcia prostych, czyli na przykład kąty AOC i DOB są kątami wierzchołkowymi. Żeby udowodnić, że kąty wierzchołkowe są zawsze równe, albo dokładniej mówiąc, że są przystające, wystarczy dowieść, że ich miary są równe. Możemy wtedy powiedzieć, że teta równa się Fi. Zobaczmy, które zdanie to właśnie mówi. Jeżeli ramię OA, albo inaczej półprosta OA i ramię OC zostaną obrócone o 180 stopni wokół punktu O, to ich obrazami w takim obrocie będą odpowiednio półproste OB i OD. Jeśli dwie półproste zostaną obrócone o ten sam kąt, to miara kąta pomiędzy nimi nie ulegnie zmianie, więc fi musi być równe teta. No ciekawe, przyjrzyjmy się dokładnie o co tutaj chodzi. Jeżeli ramię OA i ramię OC zostaną obrócone o 180 stopni. Obracamy ramię OA o 180 stopni wokół punktu O, punkt A wyląduje na półprostej OB. Obrazem OA w takim obrocie będzie półprosta OB. Podobnie będzie, jeżeli półprostą OC obrócimy o taki sam kąt wokół tego samego punktu. Obraz punktu C w takim obrocie znajdzie się na półprostej OD. Obrazem półprostej OC będzie półprosta OD. Czyli pierwsza część drugiej odpowiedzi jest prawdziwa. Jeżeli ramię OA i ramię OC zostaną obrócone o 180 stopni dookoła punktu O, to ich obrazami w takim obrocie będą odpowiednio półproste OB i OD. Odpowiednio, to znaczy w tej samej kolejności, czyli OA przekształci się w OB, a OC przekształci się w OD. No i tak rzeczywiście będzie. Widać to na rysunku. OA po obrocie pokryje się z OB, OC po obrocie pokryje się z OD. Jest ok. Sprawdźmy drugą część tej odpowiedzi. Jeśli dwie półproste zostaną obrócone o ten sam kąt, to miara kąta pomiędzy nimi nie ulegnie zmianie. Myślę, że da się to zrozumieć intuicyjnie. Obracamy równocześnie dwie proste o jakiś kąt, to trochę tak, jakbyśmy obracali trójkąt albo cały kąt razem. Jednocześnie wierzchołek i obydwa ramiona. Taki obrót nie zmienia kształtu figury, albo inaczej mówiąc, wszystkie kąty w obracanej figurze zostają zachowane. Nie zmienia się ich miara. Czyli obracamy obydwa ramiona tego kąta o 180 stopni i otrzymujemy jako obraz takiego obrotu ramiona tego kąta. Albo inaczej mówiąc, obracamy kąt AOC i mamy jako obraz takiego obrotu kąt BOD, czyli miary tych kątów muszą być równe, czyli φ musi się równać θ, czyli ta odpowiedź jest ok. Druga. Obroty zachowują długości i kąty. Odcinek AB jest przystający do odcinka CD. Tak naprawdę to nie wiemy, jakie są długości tych odcinków. Nie wiemy, czy te odcinki są przystające, czy mają taką samą długość. Nie wynika to ani z treści zadania, ani z rysunku. Więc wiemy, że fi równa się teta. To zdanie to podejrzenie, a nie żadne twierdzenie. To prawda, że obrót zachowuje długość obracanego odcinka. To prawda, że obrót zachowuje miarę obracanego kąta, ale to wcale nie znaczy, że z równości odcinków możemy wyprowadzić równość kątów. Istnieją takie szczególne przypadki, na przykład jeżeli porównujemy dwa trójkąty, to z równości długości ich boków możemy wnioskować, że również odpowiednie ich kąty są przystające. Ale to drugie zdanie to jakieś dziwne pomieszanie przypuszczeń i uogólnień. Raczej zostaniemy przy pierwszej odpowiedzi, którą zresztą chyba łatwo sobie wyobrazić. Jeżeli złapiemy ramiona kąta AOC i obrócimy je dookoła punktu O, to trafimy w odpowiednie ramiona kąta BOD. A miara kąta podczas obrotu nie ulega zmianie. To wynika z natury obrotu, albo inaczej mówiąc z jego własności. Obrót jest przekształceniem izometrycznym. Kąt teta nie zmieni się w takim przekształceniu. Możemy śmiało na tej podstawie powiedzieć, że teta równa się fi. Pierwsza odpowiedź jest na pewno dobra. Sprawdźmy jeszcze ostatnią. Odcinek OA jest przystający z odcinkiem OD. Tu jest odcinek OA, tutaj OD. Nie wiemy, czy są przystające. Ani nie wynika to z rysunku, ani nie jest to powiedziane w treści zadania. Nie musimy czytać reszty tego zdania, bo jego początek jest zupełnie bezpodstawnym stwierdzeniem. Nie wiemy, jak daleko od punktu O leży punkt D, i nie wiemy też, jak to się ma do położenia punktu A względem punktu O. Chyba możemy pominąć trzecią odpowiedź.